sobotę w jednym z mieszkań przy ulicy Piłsudskiego w Sosnowcu ktoś śmiertelnie ranił nożem 33-letniego mężczyznę. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Na ten moment możemy w tej sprawie powiedzieć tylko tyle, że do wyjaśnienia została zatrzymana 32-letnia kobieta i to są na razie wszystkie informacje, których w tej sprawie możemy udzielić, ponieważ toczą się w tej sprawie bardzo intensywne czynności. Według relacji sąsiadów zatrzymana kobieta to partnerka ofiary. Para mieszkała w centrum Sosnowca. Według nieoficjalnych informacji kobieta ma dzieci z innych związków, jednak te już jakiś czas temu trafiły do domu dziecka. Mimo niedawnych zaręczyn z ofiarą miało często między nimi dochodzić do kłótni. Ludzie słyszeli, że ona sama darła mordę jak była w mieszkaniu, a jego nie było, nie? I on był raczej spokojnym człowiekiem. No lubiał sobie wypić, bo nie powiem, nie? Ale był spokojny, a ona no to furiatka, no. Ją tylko było słychać podczas awantur. Z informacji brata ofiary wynika natomiast, że 32-latka już kilka miesięcy temu zaatakowała swojego partnera i ugodziła go nożem. Kobieta jednak nie poniosła konsekwencji prawnych z tytułu tego zajścia. Dowiedziałem się, że brat w szpitalu jest. Dopiero zadzwoniłem na policję, to mi powiedzieli właśnie, że zaatakowała mojego brata i nóż mu wbiła gdzieś w okolice klatki piersiowej i przebiła mu płuco. 33-latek miał według relacji jego rodziny wybaczyć swojej partnerce ten incydent. Na razie sprawą śmierci mężczyzny zajmuje się policja, a o dalszym losie kobiety zdecydują najbliższe dni. Na razie nie ma dużego zainteresowania kupnem węgla po preferencyjnej cenie w miastach województwa śląskiego. W Katowicach wnioski o zakup można składać od poniedziałku, 14 listopada. Do godziny 11 z minutami na terenie Katowic mieliśmy złożonych 5 takich wniosków właśnie z chęcią zakupu tego węgla. Takie wnioski w przypadku Katowic są przyjmowane w terenowych punktach pomocy społecznej oraz w głównej siedzibie MOPS-u przy ulicy Jagiellońskiej, więc w zasadzie 10 punktów na terenie całego miasta, w których można te wnioski składać. Dodatkowo można to także zrobić przez ePUAP. Po pozytywnej weryfikacji wniosku z mieszkańcem skontaktuje się katowicki MPGK. Wtedy można ustalić, czy mieszkaniec odbierze węgiel z Polskiej Grupy Górniczej we własnym zakresie, czy to MPGK ma go dostarczyć pod dom. Za transport trzeba jednak zapłacić. Z kolei w Zabrzu wnioski o zakup można składać w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Wyzwolenia. Każdy mieszkaniec, który opala swoje mieszkanie węglem, może złożyć tam wniosek i otrzymać zaświadczenie, które pozwoli mu na zakup w dwóch punktach węgla po preferencyjnej cenie. Jednym z tych punktów jest Huta Pokój w Rudzie Śląskiej, miasto sąsiadujące z Zabrzem, czyli mieszkańcy południowych dzielnic mogą udać się chociażby do Rudy Śląskiej i w Hucie Pokój taki węgiel nabyć, a znowu mieszkańcy północnych dzielnic mają stosunkowo blisko do miasta Bytom, tam w sąsiedztwie KWK Bobrek można zakupić również taki węgiel po preferencyjnej cenie. Huta Pokój będzie też sprzedawała węgiel mieszkańcom Rudy Śląskiej. Będzie można go kupić za 1950 zł za tonę węgla luzem oraz 2200 zł za tonę węgla workowanego. Mieszkańcy w pawilonie B Urzędu Miasta w dzielnicy Nowy Bytom mogą składać wnioski dotyczące tego, że pobierają opłatę z Ośrodka Pomocy Społecznej i na takie zaświadczenie muszą poczekać około 2 tygodni. Do 25 listopada, kiedy to pierwsze wnioski, te zaświadczenia będziemy wykładać, można tutaj złożyć wniosek. Na chwilę obecną zainteresowanie nie jest duże, kilkadziesiąt osób przyszło. Przypomnijmy, że ilość węgla, który można kupić po niższej cenie, to 3 tony, 1,5 tony w tym roku i 1,5 tony w przyszłym roku. Gdyby Donald Tusk nie zgadzał się na zaostrzenie pakietu klimatycznego, Polska mogłaby teraz eksportować węgiel i zarabiać, mówił dzisiaj w Katowicach Zbigniew Ziobro podczas konferencji przed kopalnią Wujek. Na pewno węgiel w polskich domach nie byłby po 2 czy 3 tysiące złotych, tylko byłby po 900 zł, tak jak jest, jaka jest jego cena po wydobyciu w kopalniach. Może byłby troszkę droższy, ale byłby po wielokrotnie bardziej opłacalny i powszechnie dostępny. Nikt by się nie bał, że tego węgla zabraknie. Brakuje go, bo właśnie była realizowana, głównie przez środowisko Platformy, od Buzka począwszy przez Donalda Tuska, polityka likwidacji polskiego węgla. Prokurator generalny i prezes Solidarnej Polski przyjechał do Katowic, aby złożyć hołd poległym górnikom. Przyjechaliśmy tutaj, by okazać szacunek i solidarność środowiskiem górników w tym symbolicznym miejscu, oddać cześć tym z nich, którzy kiedyś oddali życie walcząc o wolną Polskę. Ziobro zaznaczył, że energetyka oparta na górnictwie może być supernowoczesna, jako przykład podał Japonię. Taką, która będzie dawać tańszy prąd Polakom, tańsze ciepło do polskich domów i taką,
która będzie jednocześnie gwarantować większą konkurencyjność naszego przemysłu w stosunku też do innych krajów Unii Europejskiej. Według polityków Solidarnej Polski rolą Śląska jest zapewnienie wielu lat surowca dla Polaków. W obliczu trudnej sytuacji gospodarczej węgiel jest ciągle jednym z najtańszych nośników. I nie ma co do tego żadnych wątpliwości, jak również nie ma co do tego wątpliwości, że w Polsce jest węgla kamiennego jeszcze na 200 lat. I to są badania naukowców. Polski węgiel zdaniem polityków nie jest w żadnym wypadku zagrożony. Wedle ich zapewnień Polacy nie mają powodu do obaw, czym w przyszłości będą ogrzewać domy. Przedłużyliśmy koncesje geologiczne nie o 4, nie o 5, 6 lat, jak niektórzy chcieli, ale na maksymalną długość do 2044. Podczas konferencji przed kopalnią Wujek padła też deklaracja, że Solidarna Polska będzie wnosić o uruchomienie inwestycji w złoże węglowe na Śląsku. Osoby niepełnoletnie bez większych problemów mogą kupić alkohol w Rybniku. Tak wynika z badań, które przeprowadziło Ogólnopolskie Stowarzyszenie ROBSAN – Rodzice przeciwko sprzedaży alkoholu nieletnim na zlecenie miasta. Okazało się, że na 11 prób kupna alkoholu w pubach czy klubach każda zakończyła się powodzeniem. W przypadku sklepów 2 na 3 próby były skuteczne. Wynik jest jednak lepszy niż w zeszłym roku. Wysłaliśmy listy do klubów i pubów, które były przebadane, i do supermarketów i hipermarketów o wynikach badań i o zachowaniach sprzedawców, i reakcja jest bardzo pozytywna w tym sensie, że wszyscy właściciele, menadżerowie, szefowie przyjęli to do wiadomości i chcą poprawić te wyniki w przyszłości, będą rozmawiali ze swoimi sprzedawcami. Najczęściej dowodu osobistego wymagali od kupujących pracownicy supermarketów. Niemal w co drugiej próbie sprzedawca żądał dokumentu od nieletniego. Co ciekawe, podczas kontrolowanego kupna w kolejce ustawiał się też dorosły audytor, który gdy widział, że sprzedawca chce sprzedać alkohol, interweniował. Wówczas sprzedawcy żądali dowodu. Takie badania ROBSAN prowadziło już na terenie innych miast w regionie. Wkrótce będą kolejne. Wyniki są, powiedziałbym, zróżnicowane w zależności od tego, jak samorządy podchodzą do tej kwestii. Są takie miasta, gdzie rzeczywiście konsekwentnie od kilku lat realizujemy kampanię na rzecz odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. I tam mogę powiedzieć, te wyniki są coraz lepsze, ale są też takie miejsca, gdzie rzeczywiście no niewiele w tej sprawie robiono, oprócz działań takich jak szkolenia sprzedawców. A tę wiedzę warto przyswoić, bo oprócz demoralizacji młodzieży można narazić się na spore problemy. Dotyczą one zarówno właściciela lokalu, jak i samego sprzedawcy. Jeżeli dotyczy to przedsiębiorcy, to może on stracić zezwolenie na takie napoje i następnie przez okres 3 lat nie odzyska tego zezwolenia. Natomiast wracając tutaj do sprzedającego, grozi mu kara grzywny w postaci tutaj pieniędzy, jeżeli chodzi od 100 zł nawet do 720 tysięcy. Podczas tegorocznego badania w Rybniku nieletni mógł kupić alkohol w 2 na 3 lokale. Rok temu były to 3 na 4 lokale. Złożoną z 83 rzeźb kompozycję Bambini Magdaleny Abakanowicz można oglądać w Muzeum Śląskim w Katowicach. To najsławniejsza polska rzeźbiarka, jest to również najdroższe dzieło sztuki w Polsce. Bambini w ubiegłym roku sprzedano za 13 600 000 złotych. Bambini były prezentowane i w Muzeum Metropolitalnym Sztuki w Nowym Jorku, i w Ogrodzie Pałacu Królewskiego w Paryżu, potem w Berlinie, w Warszawie i innych miastach europejskich. No szczęśliwie dotarły wreszcie do nas na Górny Śląsk i mogą Państwo oglądać jedno z najbardziej rozbudowanych i w sumie najsłynniejszych w tym momencie już dzieł Magdaleny Abakanowicz. Składa się to dzieło z 83 figur przypominających dzieci. Ubezpieczenie tego wyjątkowego dzieła również opiewa na wysoką kwotę. Wszystkie dobra kultury powinny być traktowane w sposób podobny i tak samo są zabezpieczone. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z perłami z Galerii Sztuki Nowoczesnej, czyli z ekspozycji stałej, czy też z pracami wypożyczonymi, takimi jak Bambini, ponieważ, no, przypomnijmy, jest to własność prywatna. I oczywiście podejście nasze jest identyczne jak do dzieł z naszej kolekcji. Wystawa Biotekstura – Tajemnica oddechu Bambini Magdaleny Abakanowicz potrwa do 7 stycznia przyszłego roku i jest dostępna od wtorku do niedzieli.